Organizatorami konkursu Odpowiedzialni Społecznie są Starosta Legionowski, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej i Mazowiecka Federacja na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ideą konkursu jest popularyzacja odpowiedzialnego i solidarnego społecznie biznesu oraz uhonorowanie firm, instytucji i pracowników, którzy te idee w codziennej działalności realizują. Kiedy myślimy o społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim stają nam przed oczami duże korporacje, które w swoich zasadach, które w swoich wartościach mają społeczną odpowiedzialność w biznesie. Ale do tego, żeby być społecznie odpowiedzialnym, niepotrzebne są wielkie nakłady, niepotrzebne są wielkie budżety. Można być małą firmą, małym przedsiębiorcą, który zatrudnia kilku pracowników i być społecznie odpowiedzialnym. Takich przedsiębiorców, którzy działają na terenie powiatu legionowskiego lub są zarejestrowani na terenie powiatu legionowskiego, w tym konkursie przede wszystkim chcemy pokazać. Chcemy pokazać osoby, które kierując się wartościami społecznej odpowiedzialności, zatrudniają pracowników, szkolą ich, przywracają ich na rynek pracy. Popieram ideę konkursu Odpowiedzialni Społecznie. Jest to konkurs, w który po prostu warto wejść, w którym warto uczestniczyć. Odpowiedzialność społeczna to dzisiaj konieczność. Działania w tym zakresie pozwolą nam zbudować i wzmocnić naszą firmę, nasze przedsiębiorstwo. Dzięki uczestnictwu w tym konkursie pokażemy naszym klientom i pracownikom najlepsze modele działania we współczesnym biznesie. Jako członek kapituły konkursu i przedstawiciel Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Powiatu Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 listopada. Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie, bo to nie tylko piękna idea, ale realne działania, które mają wpływ na nasze otoczenie.